Krzysztof Nowina, Konopka, Telewizja w Polsce 24. Panie prezydencie, pytanie o to spotkanie w Grębkowie. Kto był organizatorem tego? Bo OSP się odcina. Pojawiają się takie informacje, że to radna Elżbieta Lantz była organizatorką. Czy może pan potwierdzić to? Panie redaktorze, ja szczerze panu powiem, że ja po prostu korzystam z zaproszeń i w momencie, kiedy takie zaproszenie jest, jeżeli organizują to lokalni samorządowcy czy radni, to ja po prostu przyjeżdżam i nie widzę w tym nic zdrożnego. Jeszcze raz przypominam, że obowiązują nas jasne przepisy, jeżeli chodzi o kampanię wyborczą. Przepisy, które PiS wielokrotnie łamał, finansując swoją kampanię wyborczą z pieniędzy podatników. Natomiast w tej chwili nie mamy kampanii wyborczej i ja po prostu korzystam z bardzo różnych zaproszeń, nie do końca też się zagłębiając w to, kto mnie zaprasza i nie badając tego, tylko po prostu jadę po to, żeby porozmawiać z Polkami i Polakami, bo to jest dzisiaj najważniejsze prowadzenie tego dialogu. Natomiast zapewniam pana, że jeżeli wejdziemy w samą kampanię wyborczą, to ja w przeciwieństwie do PiSu będę w 100% przestrzegał prawa, a wtedy wszystko będzie finansowane, łącznie z wynajęciem sal, przez Komitet Wyborczy. Jeszcze chciałem dopytać o Didiera Lendersa, mianowicie, czy państwu jako formacji nie jest wstyd, że na sztandary walki o praworządność wynieśliście wtedy, lata temu, człowieka, który, jak się okazuje, po prostu stoi pod zarzutami prania brudnych pieniędzy? Panie redaktorze, nie ja wybierałem komisarzy na swoje funkcje. Komisarze pełnili swoje funkcje w instytucji, która jest w pełni niezależna i całkowicie naturalne, że skoro ta instytucja piętnowała zachowania PiSu, który łamał praworządność w Polsce, że do opinii niezależnej instytucji żeśmy się odwoływali. I tu po prostu postawię kropkę, natomiast wszyscy, którzy na których ciążą zarzuty, na pewno będą mieli szansę wytłumaczyć się ze swojego działania. Ja to zostawiam tak, jak to powinno być w normalnym państwie demokratycznym, demokratycznym sądom w państwach Unii Europejskiej. Proszę państwa, nie ma więcej pytań. Dziękuję państwu bardzo. Życzę dobrego dnia.